Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak kręcić filmiki, to hurtowo, ale nie kręcę bez powodu, ponieważ dzisiaj dotarł do mnie filtr ASAP 500 tym razem, który chcę zamontować w tym zbiorniku. I oczywiście do tego zbiornika razem z tym filtrem trafią już nowe media filtracyjne. Planuję wstawić tutaj nic innego jak media filtracyjne firmy Sihem Matrix. A żeby zaszczepić już te bakterie do nowego filtra, to na pewno użyję stare gąbki z tego filterka, jak i tam jest jeszcze chyba wata filtracyjna, z tego co pamiętam. Zastanawiałem się, czy po prostu na początek nie wrzucić jeszcze medii filtracyjnych z tej kaskady, tam jest troszeczkę lawy i takich innych pierdół, trochę ceramiki, ale stwierdziłem, że zakupiłem też bakterie Sihema, więc wpadnie tutaj nowy filterek, nowe media filtracyjne, stare będą tylko i wyłącznie gąbki i wata filtracyjna, no i troszeczkę zadozujemy tutaj bakterii Sihem i to wszystko. Dobrze, ze względu na to, że ciężko mi troszeczkę będzie to nagrywać, ponieważ jest tu ciasno, nie mam nawet gdzie statywu postawić, to pokażę wam efekt końcowy. A więc, żeby było jasne, bakterie Sihem, Matrix i do tego nowy filtr Aquaela ASAP 500. 400 już widzieliście w działaniu w moim akwarium ze ślimakami. Jeżeli chodzi o te produkty, to chciałbym się was zapytać, czy, bo jeszcze oczywiście zamówiłem, dodatkowo jeszcze będzie Purigen i jeszcze litr Matrixa, ponieważ też chcę, tak jak już wcześniej wspominałem we wcześniejszym filmie, chcę wymienić media filtracyjne w mojej 112, ale mam pytanie, czy wy jak kupujecie te produkty, bo te dwa kupiłem w sklepie, dwa jeszcze inne, znaczy dwa pozostałe suplementy firmy Sihem, właśnie Matrix i Purigen, dojdą pocztą i te kupiłem w sklepie, oczywiście przepłaciłem z tego względu, że no, wchodząc do sklepu akwarystycznego i wyjść z pustymi rękami, nie wiem jak wy macie, ale no, musiałem odżałować te parę złotych więcej, które przepłaciłem, ale byłbym chyba chory, jakbym wrócił z wycieczki po sklepach akwarystycznych bez jakichś zakupów. Do czego zmierzam? Do wątku. Ani bakterie, ani właśnie Matrix nie mają żadnej, już wam pokażę, o co mi chodzi. Zobaczcie się, żadnego nie ma zabezpieczenia, po prostu pudełko otwarte i to wszystko. Podobnie jest z bakteriami, żebym sobie teraz nie wylał ich. O. Nie pamiętam, jak kupowałem te mniejsze, ale czy była też jakaś taka plomba od góry, jakieś sreberko czy coś. Tutaj też nic nie ma. Dajcie znać, jeżeli u was jest podobnie, żebym się nie stresował, że nie kupiłem jakieś podróbki albo no po prostu coś nie było kombinowane, ponieważ jeżeli chodzi o Matrix, to na forach spotkałem się ze sprytnymi ludźmi, którzy wciskają podróbki. Kamienie wyglądają podobnie, ale no, porównując z oryginałem, to zaraz można różnicę zobaczyć. Dobra, ja biorę się za robotę i widzimy się za chwilę. Ze względu na to, że nie miałem okazji nigdy wcześniej wam pokazać, jak wygląda ten filtr, nie wiem, czy wszyscy w ogóle widzieli i wiedzieli o istnieniu takiego filtra. Dlatego mam teraz okazję, ponieważ jest czysty, nieużyty, więc to zrobię. To jest to jakby korpus, dolna część całego filtra, czyli mocowanie całego filtra. Tutaj jest koszyk, do którego wkłada się właśnie taką oto pompę. W ten sposób to wchodzi. Ona wchodzi w ten sposób do tego koszyczka tutaj. Zaciąga wodę przez te tutaj dziurki.
przez te szparki tutaj zaciąga i tym oto kominem tutaj trafia do tego pojemnika. Pojemnik ma bardzo prostą zasadę działania. Tutaj macie spód, gdzie dziurka tylko i wyłącznie jest tu w tej tylnej części. I standardowo ten filtr jest tylko i wyłącznie z gąbką, dosyć grubą, więc no, nie za bardzo ma to dobry wpływ na filtrację. W ogóle jeżeli chodzi o gąbki, to no, są dobre, ale są najgorszym medium, które pozwala osiedlać się bakterią w ten sposób. A więc tak, dobra, ja go zmontuję. Montujemy po prostu w bardzo prosty sposób, nakładając go jakby, tu jest tył, odwrotnie do tyłu, montujemy, przekręcamy tym górnym, można powiedzieć, koszykiem na media filtracyjne. Poczekajcie, bo nie wiem, czy sobie poradzę teraz jedną ręką. OK. Dobra. Teraz mamy w całości filtr złożony. A więc tym otworem, który Wam pokazywałem, woda trafia tyłem, przechodzi tyłem i wylatuje tutaj wylotem. Ograniczenie, jedyne jakie ograniczenie jest, żeby ta woda nie szła najkrótszą drogą, to jest właśnie gąbka, która jest dosyć dobrze spasowana. Te tutaj wgłębienia, o właśnie te, służą po to, aby ta gąbka była umieszczona w dobrej pozycji i żeby woda nie miała jakichś lewych przebiegów. Może iść tyłem, tutaj bokami też podejrzewam, że będzie przechodziła ta woda, ale musi przejść przez gąbkę, żeby wydostać się na zewnątrz, czy to jakąś, powiedzmy, prostszą, najkrótszą drogą, czy po prostu przez całą gąbkę filtracyjną. Dobra, to tyle, bo pewnie zamieszałem. Montujemy i zobaczymy, jak to działa. Aha, tak jak mówiłem, gąbka i nowe medium filtracyjne, u mnie nowe medium filtracyjne, czyli CM Matrix. Dlaczego zdecydowałem się na takie preparaty i właśnie media filtracyjne, to powiem w innym filmie. Nie dostałem za to ani grosza. Musiałem grubo za to zapłacić, powiem wam szczerze. OK, montujemy. Aha, nie dawałem starych gąbek. Stwierdziłem, że no, tak musiałem przyciąć tą troszeczkę, tą nową przyciąć, więc stare okazały się za małe, jeżeli chodzi o ilość tego Matrixa. Myślę, że spokojnie wystarczy na taki zbiornik pudełko 500 ml, czyli pół litrowe, ma wystarczyć na zbiornik 200-litrowy, więc taka ilość spokojnie, powiedzmy, że jest tutaj około 70-50 ml. Dobra, działamy dalej. A więc filtr już zamontowany, jak widzicie, robi niezłą pralkę. Naprawdę myślałem, że będzie troszeczkę słabszy. Chociaż spodziewałem się, że no, tamta 400 już dosyć duży robiła wir, a to jest 500. Podejrzewam, że te symbole to jest ilość przepływu wody na godzinę. Media widzicie zainstalowane, Matrix u góry, na dole gąbka. Wszystko przechodzi pierw przez gąbkę, później przez właśnie Matrixa. Za chwileczkę wleję jeszcze Seachem Stability. No i co? No mam nadzieję, że jak troszeczkę się ten filtr przypcha, nazbiera trochę tego dziadostwa, to cały jego ten przepływ spadnie. Myślałem, że kręcąc go w prawo, w lewo, że tak powiem, można zrobić mniejszą moc wydmuchu, ale no, za bardzo nic to nie dało. Myślę, że jak się przytka, to będzie wszystko w porządku. Rybki na razie mają delikatny szok, ale przynajmniej ten syf nie będzie zalegał na podłożu. Wszystko filtr wciągnie i w końcu w tym akwarium będzie uczciwa filtracja i po prostu no,
jakoś zaczną te rośliny rosnąć, ponieważ ten cały syf będzie, powiedzmy, nie będzie zalegał na podłożu, będzie czystsze podłoże, jakoś to będzie się lepiej prezentowało. Co jeszcze, co do tego zbiornika, zastanawiałem się właśnie, już wam kiedyś mówiłem, że chciałem go zrestartować na podłożu aktywnym, ale tak się zastanawiam, ponieważ tło jest, jest to zwykły łupek przyklejony na silikonie i czy jest po prostu sens dawać tutaj aktywne podłoże do zbiornika, gdzie tło jest z kamienia, który dosyć zatwardza wodę, czy to ma jakiś sens, zobaczymy. Na razie to wszystko z tego zbiorniczka. Widzę, że u ślimaków też troszeczkę już kuleje filtr, więc go przeczyszczę, jak już się zabrałem za te zbiorniki. Też wymienię tam media filtracyjne, podobnie też i w akwarium z bojownikiem. I powiem wam szczerze, że te filtry, ja zapłaciłem za niego 56 zł, przepraszam, 46 zł, bo kupiłem w cenie hurtowej. Dzięki właśnie uprzejmości sklepu zoologicznego, do którego często zanoszę roślinki. I powiem wam, że jest to dosyć chyba dobra alternatywa. Nie wiem, jak to cenowo by wyszedł taki, powiedzmy, Fan 2 filterek, ale na pewno jest tu więcej miejsca na media filtracyjne. I jeżeli ktoś nie chce wydawać dużo pieniążków na Fan 2 czy 1, to polecam te ASAPy. A więc akwarium ze ślimakami załatwione. Też wleciał tutaj do filtra ASAP tego mniejszego Matrix i gąbki, nic więcej. Nie czyściłem też filtra. Chodzi o tą kopułę całą, nie czyściłem. Wsypałem tylko Matrix i delikatnie przepukałem w wodzie akwariowej gąbki. Tutaj, jeżeli chodzi o ten zbiorniczek, to zrobiłem delikatną modyfikację w tym filtrze. Wcześniej widzieliście, że była gąbka i tylko Matrix. Teraz jeszcze postanowiłem dać watę filtracyjną, żeby go troszeczkę przytłumić, ale z tego co widzę, to nie za bardzo zdało egzamin. Ostatni zbiorniczek z moim bojownikiem. I też troszeczkę waty filtracyjnej, do tego Matrix i gąbka, czyli nic wiele się nie zmieniło, też filtra nie czyściłem. Jedyną różnicą tylko jest tutaj, bo po prostu jest nowy filtr, więc jeszcze nawet na nim bakterie się nie zagnieździły. W tych pozostałych dwóch dosyć sporo ich jest, choćby na samych elementach filtra, także myślę, że to zda egzamin. Najbardziej się obawiam o ten filtr, ale myślę, że o to akwarium, że coś tu może wystąpić, ale jeżeli coś będzie nie tak, to dorzucę jeszcze bakterie, ale myślę, że powinno być wszystko w porządku. Wracając jeszcze do samego filtra, tutaj właśnie macie z tyłu na opakowaniu instrukcję, jak to wszystko wygląda. Można to też stosować w jakichś zbiornikach, czyli tu bym mógł nawet zastosować w zbiorniku, gdzie miałem kraby, gdzie mamy jakiegoś kraba jeszcze. Ponieważ wystarczy tylko 5 cm, jeżeli chodzi o zanurzenie, to jest te minimalne 5 cm, gdzie ten dolny korpus, w którym znajduje się pompka, musi być zanurzony. Tutaj macie, jak filtr właśnie jak działa, czyli jest zasysana woda przez dolną część korpusu, przechodzi przez, tak jak mówiłem, tyłem przez gąbki i czy tam gąbkę i wylatuje górną częścią, górnym wylotem do zbiornika. Tak jak już mówiłem, można też regulować o 180 stopni wylot tego, wylot wody z filtra. Też podobnie jest w filtrach Fan 1, 2 i tak dalej, tylko tam już inaczej jest to rozwiązane. Tak jak już wcześniej wspominałem, wydaje mi się, że ilość medii filtracyjnych, jakie znajdują się w ASAPie 500, można porównać prawie że do ASAPa, do
fan trójki. Chociaż no, możliwe, że tam jest troszeczkę większy, bo ten korpus jest o wiele większy. Ale tak jak mówię, jest to tańsza alternatywa dla tych, którzy no, nie chcą wydawać pieniądze na filtry Aquaela z serii Fan. Ten właśnie ASAP filter jest bardzo dobry. Mogę go z czystym sercem polecić. Tu jeszcze taka informacja, ponieważ jest pokazane rodzaje filtrów ASAP. Ja jestem przekonany, święcie przekonany, że ja mam ASAP 400, ale nie mam już teraz pudełka, żeby sprawdzić. Sprawdzę też w internecie. Jeżeli będzie coś inaczej, to jak będę montował film, to jeszcze napiszę. Ale tu jest ASAP 300, 500 i 700. I nie wiem, czy to jest może jakaś nowa seria, czy coś. Nie chcę tutaj spekulować, ponieważ w momencie, gdy prosiłem o zakup właśnie tego filtra ASAP, znajomy ze sklepu akwarystycznego dzwonił i mówi, że nie ma ASAP-ów 400, są 300, 500 dostępne, więc wziąłem 500. Tutaj jeszcze macie na załączonym obrazku, że są i 700. Myślę, że spokojnie do 40-litrowego zbiornika, jeżeli dobre media filtracyjne zastosujemy, to powinien nam wystarczyć. I też są sety mediów filtracyjnych. Nie powiem wam nic wiele na ten temat, ponieważ nie jest to jakaś recenzja tego filtra, ani jakieś tam dokładniejsze zapoznanie się z tym. Nie sprawdzałem, jakie są media filtracyjne, ale wygląda na to, z tego co mogę wyczytać, że jest tutaj jest węgiel, jest Fosmax, jest i sama gąbka. Także w zależności kto co by chciał, to może sobie zastosować, to może ma tutaj alternatywę. Dobra, myślę, że to wszystko, nie ma co tutaj przedłużać i naciągać tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to z miłą chęcią odpowiem w komentarzach. A póki co, dzięki i do usłyszenia. Cześć.